Łęczyce to duża wieś kaszubska położona w województwie pomorskim w powiecie wejherowskim, leżąca na obszarze pradoliny Łeby. Zamieszkuje ją prawie 18 tysięcy mieszkańców. Zachwyca pięknem krajobrazu, pełna lasów, wzgórz, kościołów i odrestaurowanych dworków, chociażby takich jak ten w Godentowie. W tym roku gmina Łęczyce obchodzi 40-lecie swojego powstania. To położenie w pradolinie właśnie rzeki Łeby wymusza na nas tu określone zachowania dla ochrony środowiska, więc jesteśmy gminą dobrze skanalizowaną na 80 kilka procent, co tutaj też akurat w tym względzie przodujemy w powiecie naszym, przynajmniej wejherowskim. Mamy zabytkowe kościoły na terenie: Kościół Brzeźnieński, w Dzięcielcu, w Rozłazinie. Trzy szkoły zupełnie nowe postawiliśmy w okresie 23-lecia Polski samorządowej. Cechą charakterystyczną tej gminy jest szybki rozwój, dlatego gmina inwestuje w dzieci i młodzież. Powstają tu bądź są remontowane szkoły. Wielką wagę przywiązuje się do ekologii. Pół roku wcześniej była tutaj naprawdę przedsionek piekieł. Kotłownia Miałowa, która emitowała nie dość, że duże ilości dwutlenku węgla, to jeszcze emitowała olbrzymie ilości pyłu, które osiadały w tej kotłowni. W tym momencie jesteśmy w zmodernizowanej kotłowni. Ta kotłownia jest całkowicie ekologiczna, bezemisyjna. Dwie pompy ciepła dużej mocy, które mają ogrzać szkołę, które mają ogrzać również nowo powstany budynek szkoły i gimnazjum. Buduje się także boiska i obiekty sportowe. Gmina Łęczyce umiejętnie korzysta ze środków unijnych, czego przykładem jest zakończona właśnie budowa trasy turystycznej i ścieżki rowerowej szlakiem Pstrąga. Ona przebiega przez malownicze tereny przełomu morenowego Łeby w Paraszynie, Rozłazino, Strzebieino, więc przepiękne widoki i po drodze miejsca przystankowe dla korzystających ze ścieżki. Gmina Łęczyce to przepiękny krajobrazowy obszar, pełen lasów, pagórków i nieskażonej cywilizacją przyrody. Przyjazna turystom, zwłaszcza tym na rowerach, szukająca z powodzeniem miejsca na turystycznej mapie Polski.